Witam w Warszawie. Znajdujemy się w Lesie Bieleńskim, gdzie przy kryptach pustelników kamedulskich trwają wypominki. Dziś szczególnie wspominamy ważną postać dla warszawskiego kościoła. Jest nią kanonizowany 11 października arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Dzisiaj, 1 listopada, przypada 187. rocznica urodzin tego świętego. Zapraszam na krótką wędrówkę śladami arcybiskupa. Znajdujemy się przed budynkiem Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej. Tutaj od 1862 roku przez 16 miesięcy mieszkał i pracował 39-letni arcybiskup Feliński. Warszawa znajdowała się w tym czasie pod zaborem rosyjskim. Budynki kościelne zostają zamknięte w wyniku starć z carską milicją i rozlewem krwi w świątyni. Nikt nie wita arcybiskupa, w którym powstańcy upatrują zwolennika zaborcy. Wtedy też wybucha powstanie styczniowe. Papież Pius IX zamierza potępić te wydarzenia. Jednak pasterz Warszawy, wbrew zakazowi, podejmuje korespondencję z Watykanem, w której opisuje ducha i pragnienie niepodległości Polaków, powstrzymując Stolicę Apostolską przed wydaniem potępiającej oceny. Jego zaangażowanie osobiste potwierdza też głęboka przyjaźń z Juliuszem Słowackim, do którego odnosi się w swoich kazaniach. Przyczynia się do jego nawrócenia, a na koniec trzyma go konającego na swoich rękach. Ale sprawy powstania nie były główną działalnością świętego. Przede wszystkim urządzał kościół warszawski, otwierał zamknięte świątynie, wprowadzał nowe nabożeństwa, a wśród nich obowiązkowe nabożeństwo majowe. W swoim nauczaniu wyraźnie określił relację między wiarą a posłuszeństwem władzy, co stanowiło bogate źródło nauczania dla późniejszych prymasów powojennej Polski. Na rozkaz cara Aleksandra II dzieli losy powstańców styczniowych i zostaje zesłany na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą. Po ułaskawieniu nie może jednak już nigdy wrócić do Warszawy. Jedynie po śmierci relikwie świętego złożone zostały w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. 11 października papież Benedykt XVI wyniósł arcybiskupa Warszawy do chwały ołtarzy. Można powiedzieć, że to piękna historia, jednak wydarzyła się już 150 lat temu. Jakie zatem znaczenie ma obecnie dla nas? Czy kanonizacja świętego przed 3 tygodniami to tylko pośmiertelne odznaczenie? Znajdujemy się w domu generalnym sióstr franciszkanek rodziny Maryi w Warszawie przy ulicy Żelaznej 97. Budynek ten został zakupiony przez założyciela i przekazany na szkołę i sierociniec. Siostry, odpowiadając na zaproszenie arcybiskupa, rozpoczęły tutaj swoją działalność i działają nieustannie do dziś. Można powiedzieć, że obecność sióstr w tym mieście jest żywym dziełem Zygmunta Felińskiego. Co najbardziej charakterystycznego dla nauczania arcybiskupa możemy odnaleźć w charyzmacie zgromadzenia. W charyzmacie zgromadzenia są dwa cytaty, które założyciel położył w regule. I one charakteryzują jak niby całą działalność i służbę zgromadzenia dla społeczeństwa. Są to dwa cytaty. Syn Boży nie przyszedł na świat, aby mu służono, lecz aby służyć. I drugi cytat. Jeżeli przyjmiecie jedno dzieciątko w imię moje, mnie przyjmujecie. Zgromadzenie w duchu służby służy narodowi, i opiekuje się dziećmi, zwłaszcza sierotami. Rozpoczął to sam Zygmunt Szczęsny Feliński w Petersburgu i tę ideę przeniósł do Warszawy. Dla mnie jest bardzo ważna jego droga życiowa, która szła do świętości poprzez krzyż, ale z wielką nadzieją, z wielką wiarą w opatrzność Bożą. Całe życie Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, jeżeli idziemy tak po kolei, to ma wiele śladów świętości. Dla mnie najbardziej przekonywującym jest jego pokora, jego prostota, jego duch rodzinny, duch apostolski, który także tchnął w zgromadzenie. Osobiście doświadczyłem niejednokrotnie jego pomocy, wstawiennictwa u Pana Boga, nawet w ostatnich czasach przed kanonizacją i uważam to za wyjątkowy dar Boży. Jest przed nami mały chłopczyk, który ma imię Zygmunt Szczęsny. Urodził się dzięki też specjalnej opiece Pana Boga i wstawiennictwie u Boga Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Zapraszamy Zygmunta i rodziców.
Cześć. Jak masz na imię? Zygmunt Szczęsny. Kto nadał ci takie dostojne imię? Rodzice. Co sprawiło, że zdecydowali się państwo nadać tak mało dziś popularne imię swojemu synowi? Zygmunt Szczęsny Feliński wszedł do naszej rodziny, wypraszając nam bardzo duże łaski w związku z moją operacją i narodzinami naszego synka. W związku z tym nie mógłby mieć innych imion. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościliśmy w domu generalnym sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Dziękujemy za relację. Nie pozostaje nam już nic innego, jak udać się do kościoła, gdzie szczątki kamedułów stale głoszą memento mori. Przypominają, że czas, który został nam dany, mamy dobrze wykorzystać. Tak jak święty arcybiskup. Dla litanii miast dobrego miejsca mówiła Joanna Kuzia.